A dzień dobry, tutaj Turlo Tutinio i dziś zrobimy najlepszą łódź, jaka jest tutaj tylko dostępna. W tym celu, słuchajcie, jest potrzebna jedna rzecz: Robuxy. A tych Robuxów oczywiście mamy bardzo dużo, więc słuchajcie, oczywiście od razu dajemy tutaj nową łódź, budujemy. Ojojoj, dobra, pojawiła się. A ta ostatnia, ta poprzednia wpadła do wody, widzieliście? I możemy zacząć budować. Potrzebujemy tutaj drewno, widzicie, naokoło drewno. Jestem ciekaw, jaka to będzie kolejna łódź. W ostatnim odcinku, jak widzieliście, właśnie doszliśmy do tamtej łodzi, czyli 14 leveli nabiliśmy. Zostało nam jeszcze chyba 8, ponieważ 22 levele są tutaj, żeby wymaksować wszystkie łodzie, co nie? Żeby mieć najlepszą po prostu łódź. Wow, jaki fajny stolik, co nie? Na szczęście mamy bardzo dużo kasy, bo patrzcie, mamy to jest chyba 2,5 miliona. Kosztowało mnie to dużo robuxów, ale pewnie jeszcze więcej będzie kosztować, ponieważ ten największy statek jest przeogromny. To jest taki statek... To są bardzo drogie statki, na których może pływać bardzo dużo osób. Mają kilka pięter nawet. Mają baseny. Tak jakby jeżdżący hotel, tak. Pływający hotel, co ja gadam, jeżdżący. Pływający hotel. I patrzcie, tutaj mamy tą naszą łódź obecną. I ona już jest całkiem spora, ale nie podoba mi się za bardzo. O, chociaż te, tutaj, wow, co to? Co to tutaj w środku? Tak się kręciło, co? Dobra, więcej drewna dajemy, tutaj wykorzystujemy, okej. I zaraz tą łodzią, albo kolejną od razu, bo nie chcę tą łodzią. Wypłyniemy sobie na środek i sprawdzimy, jak wygląda walka PvP tymi łodziami. Patrzcie, jeszcze na górę możemy sobie wejść. Co to jest za łódź w ogóle? Ja pierwszy raz taką łódź widzę. Takie łodzie w ogóle istnieją naprawdę? Wydaje mi się, że nie, ona jest na maksa porąbana i dziwna. Wow, maszt! Maszt na górze, chociaż nie, co to jest? To jest maszt, czy to jest coś innego? Dobra, kładziemy jeszcze tu drewno, okej. I jeszcze tutaj na górze, patrzcie. I 26 tysięcy drewna to kosztuje. Ja wale, to wygląda jak korona, patrzcie, to jest korona. To jest statek króla. Ha! Statek prawdziwy króla. Ale on jest naprawdę ogromny. To jest drugie już piętro jego, patrzcie. Dobra, wypłyniemy sobie jednak nim, bo jestem ciekaw, jak on właściwie się będzie prezentował na wodzie. Patrzcie, będzie naprawdę trudno go rozwalić. I tutaj w środku co jest grane? Co tutaj ja kładę? To jest kuchnia, tutaj jest stolik do jedzenia. Tutaj jest stolik. Ja pierdzielę, to jest jakaś restauracja pływająca chyba. Spójrzcie. Tak. To jest pływająca restauracja. Okej. Czy to się zrobiło ciemno, czy dach postawiłem? Dobra, nie wiem. Słuchajcie, tutaj jeszcze ostatnia rzecz została nam. I wchodzimy na trzecie piętro. Nie wiem, że tutaj będzie trzecie piętro. Ludzie, co jest? Co jest grane? Czemu ten statek jest tak przepotężny? Dobra, już tutaj wszystko rozbudujemy. I wydaje mi się, że to już jest koniec. Ostatnia tutaj rzecz została. Nie, no jeszcze nie. Co ja mam jeszcze zrobić, żeby to już był koniec? Ja już nie chcę tego statku budować. Niech już będzie koniec. Zaraz będzie czwarte piętro, czy mi się wydaje? Słuchajcie, jak będzie czwarte piętro, to będzie jakaś masakra. A wydaje mi się, że może być. No patrzcie. No patrzcie, wydaje mi się, że na górze jeszcze... Tak, drabinka na górę, czwarte piętro. Z najbardziej porąbana łódź na świecie. O, wreszcie, patrzcie, kończymy to. Kończymy to budować. To jest oficjalnie najdziwniejsza łódź, jaką kiedykolwiek widziałem. No, przepuść mnie! O, dobra. I git, jeszcze tutaj maszt na górze. Nie, dalej nie chcę pływać. Słuchajcie, wydałem 1 milion na tą łódź drewna. 1 milion. Przecież to jest jakaś totalna masakra. Jeszcze tutaj. Jest, koniec. Wow, co to jest za statek? O ja, będziemy chcieli zaraz ten statek budować, ale na samym początku. Słuchajcie, przepłyńmy się tym stateczkiem. Bo wygląda naprawdę śmiesznie. Chciałem zobaczyć, jak wygląda w akcji. Więc słuchajcie, wchodzę na ster. Tutaj jest ster? Czy nie, gdzie jest ster? Ojejku, ster... Znowu utknąłem. Tam jest jakieś dziwne miejsce, w którym można utknąć. Dobra, jest! Wreszcie działa. Wypływamy! Wypływamy! O! Czy mogę tym strzelać? Patrzcie, strzelam tym. Siu, siu. Okej. Najbardziej porąbany statek, jaki kiedykolwiek widziałem. Aż mi zacina grę, widzicie? Aż mi zacina grę. Nie, nawet na PvP nie wylatuję nim, bo to nie ma sensu. Ja od razu wysiadam z tego statku i lecę budować ten. Ten lepszy. Patrzcie. 142 elementy ma. Które kolejne są jeszcze mocniejsze. Ja wal, ile nam jeszcze tych statków zostało? Dobra, budujemy w takim razie ten tutaj statek. O ja pierdziele, to jest jakaś podstawa fajna.
Ten statek wydaje mi się, że będzie jednym z najlepszych statków. Patrzcie, już zaczynają nawet powoli mieć takie kształty statkowe. A te inne? Te inne to tak nienaturalnie wyglądają. Dobra, budujemy tutaj ten pokład. Ciekaw jestem, ile będzie kosztował. Mamy 1,5 miliona, więc no teoretycznie powinno na dużo starczyć, ale wydaje mi się, że nie starczy nam tej kasy. Będziemy musieli znowu wydać robuxy. Patrzcie, drugą warstwę jakąś budujemy. Dobra, teraz tu, teraz to. Jak to już zaczyna duże być, patrzcie. I fajnie, bo wygląda jak prawdziwy statek, a nie jakieś takie dziwne rzeczy. 15 level już jest ogólnie, co nie? W sensie 15 statków zrobionych. Okej. I kolejna warstwa? Ile tych warstw mamy wybudować? Patrzcie! Jakie ogromne. Ale jest jeden plus. Dużo łatwiej się to buduje niż tamten poprzedni statek. Tamten poprzedni naprawdę był trudny do budowania. Okej, teraz tutaj z przodu jest takie ładne. Okej, i teraz tutaj budujemy dalej. Iś, iś. O, zaczynamy budować takie boczne rzeczy tutaj. Ramki takie. I jeszcze z przodu też zbudujemy te ramki. Patrzcie, pyk. I już straciliśmy 500 tysięcy drewna. Już poszło. Czy my w ogóle stąd wypłyniemy, skoro tutaj mamy przed nami wyspę jakąś dziwną? Obyśmy wypłynęli, co nie? Obyśmy się zmieścili. Tym statkiem już na pewno popłyniemy na PvP powalczyć troszeczkę, bo jednak no co jak co, ale takim bombowcem, radarowcem nie wypłynąć, to byłby grzech. Więc ruszamy, tylko dobudujemy tutaj te właśnie zapory naokoło, które są. I ciekaw jestem, jaki kolejny krok będzie, co nie? Skoro wybudowaliśmy zapory, to tutaj pojawiło się takie zielone małe kółeczko. I co ono wybuduje? Uwaga! A zapory takie, widzicie? A już wszystkie zapory wybudowane. I teraz z tej strony zostało wybudowane? Nawet nie wiem, co to jest. Białe coś. Okej, to wybudujmy teraz tu. Co to jest? Coś tutaj powstało. Okej, ładnie to wygląda. Teraz idziemy naprzód i na przodzie wybudujemy sobie... okej. A, już wybudowaliśmy kierownicę. Kierę do sterowania naszym statkiem. O, tutaj jest jakieś wejście. A nie, to są bronie, patrzcie. Jakie potężne bronie. Ja, dobra, budujemy te wszystkie bronie. Ciu, ciu. Ole, to będzie maszyna do niszczenia. Ciekaw jestem, czy PvP będzie jakoś mocniej działało na tym statku, co nie? W sensie, że będzie więcej wystrzałów. Wydaje mi się, że nie. Ale, tak czy siak, wygląda to fenomenalnie. Dobra, teraz schody na górę budujemy. I tam na górze będzie... Co będzie tutaj na górze? Skoro tutaj takie mocne rzeczy, to co może być na górze? Ale to jest najlepszy statek ever, nie? Dobra. Jakieś anteny, widzicie? Anteny, nie wiem, czy do wzywania pomocy. Nie, no takim statkiem na pewno nie do wzywania pomocy. Prędzej do odbierania sygnałów o pomoc. Wow! Kolejne piętro na górę, więc idziemy. Ale trudno, trudno się tam wchodzi. O, dobra, teraz jest git. Dobra, antena taka ogromna na samej górze. I tutaj już mamy wszystko zrobione. Teraz wchodzimy tu, też antenę budować. Jeszcze tu, kolejną antenę. Okej. I teraz tutaj na dole podpórka, jakaś dziwna się zrobiła nagle. Ile nam zostało tych części? Mamy 1000 w ogóle HP ponad. Czajcie, ponad 1000 HP. Dobra, właściwie nasz statek jest już praktycznie zrobiony. Tutaj ostatnie chyba rzeczy zostały tylko. 39 tysięcy, już nie mam kasy. Dobra, czyli to jest czas, w którym muszę kupić niestety kasę. 1600 robuxów właśnie jest wydawane. 4 miliony kasy z tego co widzę dostaniemy. Więc ładnie, dobra. Jest kasa przelana na nasze konto. Możemy dalej budować naszą łódź. Czyli ponad 1,5 miliona kosztowała sama ta jedna łódź. To znaczy, że kolejna będzie jeszcze droższa, czyli zaraz będziemy musieli doładować kolejne robuxy, no cóż. O! Wybudowaliśmy tą łódź! Dobra, idziemy się nią przepłynąć, jak ona jest mocarna! A patrzcie, ktoś takim małym pontonem tutaj do nas podpłynął. Gościu, weź stąd, lepiej leć, bo będzie z tobą lipa. Dobra, wypływamy na morze. O! Pa! Strzelam tego typa. Pff, dobra, ale o! Zmieszczę się, zmieściłem się. Otoczyłem tą tutaj wyspę i płyniemy na PvP. Tam jakiś smok lata dziwny. I tutaj są też rekiny na tym PvP, więc chodźmy. Ej, patrz, ten ziom też leci na PvP. Dawaj, ziom, zobaczymy, kto jest silniejszy. No pewnie, że ja, słuchajcie. Ole, to jest w ogóle helikopter. Mam nawet helikopter na tej na tym statku. Dobra, wkroczyłem na arenę. Teraz czas na walkę, patrzcie. Rekin już do mnie podpływa, ale ja mam 1000 HP, rekin. Ty nawet mnie nie dotkniesz. Ty nawet mnie nie dotkniesz. Nie mogę go bić, nie wiem dlaczego, patrzcie. Klepie, celuję na rekina, co nie? Uderza w rekina, ale nie zadaje mu HP. Obrażeń żadnych. O, tutaj ktoś płynie z jakimś większym statkiem, jakiś typ. Patrzcie. Ale ten statek to jest nic przy naszym, idziemy porównać. Na serwer dołączył jakiś typ, który ma taki sam statek jak ja. O, ja cię kręcę, dobra, patrzcie na to. Ja pierdziele, przecież ja cię rozwalam, gościu. Patrz, ciągnę go. Ciągnę go. A ten ziom tutaj co jest grane?
Czy on ma lepszy statek ode mnie, ten tutaj przed nami? Spójrzcie. Zaraz sobie to wyjaśnimy, typie. Gościu, pokaż ten statek, Co to jest w ogóle? Co to jest? Ej, serio, dziwny, porąbany ten statek, dobra. Budujemy w takim razie, teraz dopiero będziemy budować ten sam statek, który ma ten typ, co nie? On już ma 17 level, dobra, więc ja też zaczynam budować. Uwaga, lecimy. Ale tu dziwne jest, patrzcie, ja tutaj muszę wchodzić na górę, żeby to włączyć, pa. Widzisz, żeby na to nakliknąć. Jeszcze tak nie miałem w sumie. Okej, i teraz jeszcze tutaj muszę wejść po tym. Trudno jest w to wymierzyć, o, udało się. Jaki ten statek jest dziwny. Ja wale, patrzcie. Tutaj z przodu ma jakieś słoneczko, co? Dobra, budujemy. Budujemy tutaj ile się da, jak najwięcej. Dobra, pierwszą taką bazę mamy wybudowaną. Teraz budujemy to, co będzie w środku. I na samym początku mamy jakiś ogromny kwadrat tutaj. Raczej taki dziwny prostokąt. Co to w ogóle jest? Dobra, i budujemy wejście. A, to są takie wejścia tutaj ładne, charakterystyczne. Okej, schody na górę teraz. Dalej takie obwódki wokół schodów, spoko. No, czyli teraz po prostu upiększamy nasz piękny stateczek, co nie? Chociaż szczerze mi się za bardzo ten statek nie podoba. Jest naprawdę bardzo dziwny. I nie chciałbym takiego statku. Wolałem ten statek, który był wcześniej. Wydaje mi się, że był lepszy po prostu. Jakim cudem jakiś typ ma już 19 level? Co? 19 level gość ma. To znaczy, że jest dużo lepszy ode mnie. Jeszcze sporo przede mną, bo ja tutaj muszę wybudować jeszcze kilka statków, co nie? Ile ich muszę wybudować? 6 statków jeszcze. Przecież to jest... to jest masakra, ja już nie chcę wydawać tyle kasy. Chociaż kasa tutaj wydawana to akurat luz, tylko długo się te statki buduje. Ja bym chciał po prostu to przyspieszyć. Dobra, ten statek już jest praktycznie cały zrobiony, spójrzcie zresztą. Więc zaraz go tutaj dokończymy i od razu klikamy, że chcemy budować kolejny. Bo ten statek, szczerze wam powiem, jest badziewny. Jest naprawdę badziewny. Więc tutaj cyk, ostatnie klikacze. Okej, jeszcze pewnie tutaj to zrobię i będzie git, co nie? Koniec? Nie, no jeszcze tutaj. A, jeszcze masz. Jest, koniec, wreszcie. Dobra, szybko rzućmy okiem sobie, jak ten statek wygląda. Spójrzcie. No naprawdę, moim zdaniem nie ma czego podziwiać. Jakim cudem ten Chris ma 21 level już? Jak on to tak nabił szybko? Gdzie ten Chris jest? Czemu on tak robi szybko to wszystko, co? Ja też chcę to przyspieszyć. Dobra, to my też robimy od razu kolejny level. No co tu się odwala? Dobra, bierzemy sobie ten, okej. I... o, musi nam się zresetować ten statek. Okej, zresetował. Dobra, kolejny statek będzie miał takie mocne działko. Spójrzcie, naprawdę potężne działo. Tutaj jeszcze obok jest jakiś, nie wiem, szpikulec śmieszny. Z tej strony też taki szpikulec będzie. I jeszcze tutaj, co to jest na górze? Uja! To będzie ta armata cała mocna. Będzie zabudowana w takim właśnie dragonie, widzicie? Taki trochę smok jest. Czyli to będzie smoczysty statek. Smoczysty? Ale to nawet fajnie, podoba mi się już. Yeah! Nawet takie działka po bokach będzie miał, widzicie? Jakie ładne, jakie mocne. I skończyło mi się drewno. Więc niestety musimy tutaj sobie wejść i szybciutko kupić. A jak kupimy, no to let's go, lecimy dalej. Sprawdźmy, jakie są tutaj game passy. To jest drewno tylko. A to co to jest? Nie, ja nie chcę takich badziewnych rzeczy. Dobra, kupujemy kolejne rzeczy. Kolejne miliony są wydawane, żeby nasz statek powstał. I tutaj, spójrzcie, już robimy pierwszy maszt chyba na górę, z tego co widzę. Tak, to będzie chyba taki maszt właśnie. Tutaj jakieś drzwi są. Okej, czy to oznacza, że tutaj będzie jakieś coś dziwnego? Okej. Co tu robią drzwi? Patrz, ktoś do mnie podpłynął. Hejka, Zuzax. Elo, co tam u ciebie? Chcesz zobaczyć, jak statek buduje? Ej, co jest, Zuzax? Zuzax wbiła się w mój statek. Ej, no masz jakiś problem? Zaraz tam wyjdę i będzie klepa. Będziemy się klepać potężnie, co nie? Dobra, mam już 900 HP ponad. Ty mi nic nie zrobisz. A tutaj ktoś kolejny podszedł z armatą. Nie podchodź do mnie, bo ci z armaty walnę. Uwaga. No dawaj, dawaj, strzelaj. Ole, ole, wyleciał. Ja też, o ja. To ty robi statek UFO. No wygląda jak statek UFO, widzicie? Dobra, maszt wybudowany. Teraz tutaj to jeszcze ubierzemy, okej. I patrzcie, no nie, po co ja schodziłem na dół, żeby to zamontować, a potem żeby z powrotem wejść na górę. Akurat to jest w tej grze głupie po prostu, że zamiast dać to obok siebie, to oni stawiają najpierw na dole, a potem na górze. Dobra, zrobione, obym nie musiał tutaj wracać w takim razie. Ja, patrzcie, ile tutaj jest rzeczy do wybudowania. Każde jedno zielone to jest takie
tutaj obramowanie czarne. Dobra, udało mi się! Zrobiony cały statek. Który ja już mam? 18. Jeszcze 4 statki, no nie wierzę. Dobra, 4 za nami, jeszcze 4 zostały. Ten statek wygląda naprawdę bardzo pokaźnie, bardzo ładnie, co nie? Duży jest. Aż z tego wszystkiego musiałem sobie usiąść. Dobra, mamy nowy statek, więc taka plandeka na początku jest, śmieszne. No i zaczynamy budować, co nie? Nic nam innego nie pozostało. Ten statek z przodu ma jakąś kaczkę. Zobaczcie. No tu się odwala, co ta kaczka tutaj robi? Nie wierzę, już nie mam drewna. Znowu muszę kupować drewno. Ile ja tej kasy wydam na tą grę, co nie? Dopiero 4 statki zrobiłem, a już 3 razy wydałem po 1600 robuxów. To jest jakaś masakra. Dostałem teraz 5,5 miliona robuxów, no. W sensie, nie, kasy, drewna. No co, ja nie starczy tej kasy na wybudowanie tych wszystkich statków. Będę musiał znowu kupować. Z tego co widzę, ten statek będzie taki prestiżowy. Zobaczcie, tutaj takie salony ładne. Ładnie nakryte stoły. No przepięknie tutaj będzie. Aż dla takich pewnie wykwintnych osób. Ho, ho, ho. Aż się cieszę, że taki statek będę miał. Tylko, że niby wykwintny, taki ładny statek, a z przodu jest twarz kaczki. Z przodu na statku. O co tutaj chodzi? To trochę nie pasuje, no ale dobra, ja tego nie wymyślałem. Jaki żyrandol ładny, wow. Wchodzimy na drugie piętro, pierwsze już chyba zostało w całości zrobione. No i mamy to samo co na pierwszym. Czyli te wszystkie tutaj okienka dziwne. Dobra, drugie piętro zrobione. I nie mogę wyjść na zewnątrz. Halo, od czego są te drzwi w takim razie? No to są chyba drzwi. O, dobra, wyszedłem. Nie wiem, o co tutaj chodzi. On też nie może wyjść przez te drzwi, zobacz. Co ty się odwala? Dlaczego nie możesz wyjść? Ja też nie mogłem ziom, więc nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie mówcie, że ostatnie piętro to będzie powtórka z dwóch poprzednich. Ty, no nie. No faktycznie, dobra, to jest coś innego przynajmniej. Na ten statek poszło tyle kasy, że ja po prostu już tego nawet nie liczę. Patrzcie, zostało mi tylko 900 tysięcy. Ja, o, no na szczęście starczyło mi. Bo już się martwiłem, że w ogóle mi nie starczy tej kasy. Ale dobra, ten statek jest najdziwniejszym statkiem na świecie, spójrzcie. Jest taki kwadratowy, dziwny i okropny. No ale trzeba było go wybudować, żeby dobudować ten ostatni statek. Zostały nam jeszcze 3 statki, a ja się nie mogę doczekać tego ostatniego, co nie? Więc teraz zabieramy się za budowę tego jednego z 3 i wydaje mi się, że ten statek może być naprawdę bardzo fajny. Ten tutaj, co nie? Bo zapowiada się na tej grafice, że fajnie wyglądał. Dobra, ten gościu coś pisze. Hej, siema. O, ktoś tutaj podpływa. No co do mnie strzelasz? Niech, no ja tylko wybuduję ten statek, to z tobą porozmawiam sobie. Patrz, co ty masz w ogóle za statek? Mam ci pokazać, co to jest prawdziwy statek? Dobra, pokażę ci, co to jest prawdziwy statek. Patrz na to. Patrz na to, ten jest najlepszy, o. Ten jest potężniak. Widzisz to? No właśnie, nie podbijaj do mnie, bo cię wyjaśnię. Patrz na to, bum, ale dostałeś, bum. Ale dostałeś, bum, nie podbijaj do mnie, bo cię wyjaśnię. Jesteś totalnie wyjaśniony. Czemu 3 łódki są wokół mnie? 3 łódki się przy mnie zrobiły, oni coś piszą w ogóle? Hej, nie, tylko jeden coś pisze. Dobra. Ty, co, wysiadam z tej mojej fury. On do mnie strzela. Po co do mnie strzelasz, typie? Zostaw mnie w spokoju. Ja tutaj buduję swój najlepszy statek jak do tej pory. I uwaga, za sekundę już nie będę miał kasy. Patrzcie na to, pyk, pyk. I koniec, więcej kasy nie mam. No ale oczywiście muszę to zmienić. Muszę kupić kasę. 6,5 miliona kupujemy. Znowu za 1600 robuxów. Słuchajcie, ja prawie wszystkie robuxy wydałem na ten odcinek. No co jest, zostało mi tylko 10 tysięcy robuxów. Co ja zrobię z taką ilością robuxów? Widzowie, ja się zaczynam dusić. Nie wiem, co ja mam robić bez robuxów. Śmieję się. Patrzcie, jak satysfakcjonujące to będzie. Nachodzę tutaj na te zielone. Ła, oko mnie szczypie. I powstają tutaj takie rzeczy. Ła, ale mnie oko szczypie, co jest? Okej, jestem właśnie na etapie stawiania drugiego piętra. I ten statek jest dosyć trudny do budowania. Wszystko jest oddalone od siebie. Każde te zielone kółeczka są od siebie oddalone. Muszę dobiegać do nich. No ale radzę sobie jakoś, co nie? Tylko miejmy nadzieję, że starczy mi kaski na wybudowanie go. Dobra, jeszcze tutaj z przodu. Okej. Ej, nawet ładnie już. Dużą część chyba tego statku mamy zrobioną. Ja, patrzcie jakie działa tutaj stawiam. Ale potężny działa. Ja już się nie mogę doczekać tego ostatniego statku, który będzie potężny. Dobra, chyba została końcówka już tego statku. Ostatnie tutaj kilka tych zielonych kółeczek i będzie gotowy. Tak, udało się. Wreszcie, patrzcie. Wybudowaliśmy ten statek z ogromnymi działami. Wygląda, myślę, że wygląda ładniej na wizualizacji tam. A tak? No nawet niezły. Mamy już 20 łódek, zostały 2 ostatnie łódki. Z czego patrzcie. Nie, jak to? Co? Słuchajcie, w ostatnim odcinku taki jeden typek płynął bardzo dużą łodzią, co nie?
Taką właśnie, o której mówiłem. Taka, co dużo ludzi potrafi taką płynąć na raz. I nie wiem, dlaczego jej tutaj nie ma. Okej, dziwne. No ale dobra, wybudujmy wszystkie łodzie. Zobaczymy, co się wydarzy. Ale ładne tutaj są te bronie, widzicie? W sensie takie straszne, ale fajnie wyglądają, satysfakcjonujące takie pociski wodne. Nie mam znowu drewna. Trzeba kupować. 7 milionów drewna kupujemy. I nie wierzę, żeby mi tylko wystarczyło robuxów. Wow, tutaj są jakieś zbiorniki. Spójrzcie. Nie wiem, do czego to są zbiorniki, jak wiecie, to możecie napisać. My póki co budujemy dalej, już mamy naprawdę dużą część tej łódki tutaj zrobioną. Teraz budujemy takie ładne działko tutaj na jednym ze skrzydeł tego naszego statku. I drugie jeszcze budujemy tak samo dosłownie. Dobra, gotowe! Udało nam się wybudować kolejny statek. Ten statek, szczerze, fajny jest ten tutaj pokład, widzicie? I możemy wypłynąć i strzelać z niego. Ja wolę! On ma 1700 HP, ale to ładnie wygląda ten statek. Dobra, można się pobawić, ale my przechodzimy do roboty. Ponieważ została przedostatnia łódź do zrobienia, co nie? Już się nie mogę doczekać, aż to będzie koniec. Zobaczcie, tutaj robimy taką szachownicę. Ta szachownica trochę mi przypomina szachownicę, która jest upaliona w domku teraz, co nie? Patrzcie na górze, co jest na tym statku. Jakiś straszny potwór, ale my na szczęście go rozwalimy. Ej, już! Gotowy? Ej, to był najprostszy statek do tej pory wybudowany. Czemu to jest znak zapytania? O co chodzi? Co jest grane? Czemu on ma mniej HP niż ten poprzedni? Dobra, budujemy ostatni statek, jaki jest. Sun się nazywa. O ja, co to jest tutaj w środku? Spójrzcie. Jakaś, nie wiem, chmura? Chmury tutaj się same robią, czy co? Ej, nie mogę tego wybudować, spójrzcie. Nie mogę tego wybudować. Nie mogę na to... O, dobra, wreszcie. Ej, dobra, widzowie, ja nie ogarniam, co to jest? Co tu robi jakaś butelka na coś? O co tutaj chodzi? To jest najdziwniejszy statek, jaki do tej pory budowałem. Dobra, wychodzimy stąd, bo to jest grubo się robi. Dobra, cyk, zbieramy to. Ale słodka rybka tutaj jest, zobacz. Dobra, wydaje mi się, że ten statek już powoli kończymy. I ja się tak cieszę. W sensie, z jednej strony się nie cieszę, bo myślałem, że będzie inny to statek. Ten na końcu, na ostatni level. Ale z drugiej strony cieszę się, że to już koniec i już nie będzie więcej statków do budowania. Ale fajny ten, masz taki fioletowy. Dobra, czy coś jeszcze zostało? Dobra, jeszcze tutaj jeden masz został. Na szczęście tutaj szybko budujemy, żebyśmy tylko nie musieli wydać kolejnej kasy, co nie? Bo ja bym chciał najlepiej, żeby to tak na styk było. Że na styk te kasa wydana i git. Co jest grane? A dobra, już się bałem, że jeszcze kasa mi uciekła. W środku nic nie ma zielonego. Czekaj, to chyba wydaje mi się, że już koniec. Tak! Pokazuje mi 141 na 141. Ja myślałem, że jak zrobi się wszystkie łódki, to jest jakiś znak ciekawy, co nie? Ale dobra, mamy ostatnią łódkę, więc możemy nią wyruszać do walki. Ona ma 1500 HP. No i nie wiem, ona wydaje mi się, że nie jest jakąś najlepszą łodzią. Wygląda to totalnie porąbalne. Zobacz, co to jest w ogóle? Pływająca ryba, taka jakby. Dobra, idziemy z tą rybą na walkę w takim razie. A tutaj mamy taką łódź, którą mieliśmy już bardzo dawno temu, pamiętacie ją? Na ostatnim odcinku właśnie. Patrz, trafię go? Chyba go nie trafiłem. Dobra, mamy tam jakąś małą łódź. Do ataku, patrz na to. Piu, piu, piu. Rozwalamy go, piu, piu. Ale będą wybuchy, patrzcie na to. Rozwaliłem go! Elo, do domu jedź! Do domu płyń! Dobra, czy ktoś tutaj do mnie podlatuje jeszcze? Może ty tą łódką chcesz podlecieć do mnie? Dawaj! Tę rekinową łódką. No, rekiny mnie biją. Dobra, wkurzyłem się teraz na was, patrzcie na to. Pau! Ej, rekiny jest o wiele trudniej. Nie, rekiny się w ogóle nawet nie opłaca klepać. Dobra, chodź tutaj tą łódką, chodź, chodź. No, chodź tu, gościu. Patrz, 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 prawie wpłynął. Prawie wpłynął, czy mogę go już klepać? Chyba nie. Chyba nie, ale tego smoka mogę? Patrz, trafię go? Piu! Nie, nie mogę nawet tam strzelić. Dobra, słuchajcie, ta łódź nie chce do mnie przypłynąć. Ona ode mnie wręcz ucieka. Ale jesteś totalna lamusiarą, ty łodzio. Chodź, chodź się klepać, chodź się klepać. Nie, no tutaj oczywiście jej nic już nie zrobimy. Ale tak czy siak, widzowie, zrobiliśmy wszystkie łodzie. O to nam chodziło. Bardzo wam w takim razie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że na wojanshop.pl macie przekozackie rzeczy z teamu Wojana do białego rana, więc dołączajcie do naszego kozackiego teamu. Pierwsza linka w opisie macie sklep. Pamiętajcie, że do każdego zamówienia macie zdjęcie z autografem za darmo, 3 darmowe naklejki, 2 karty i wiele więcej jeszcze, ponieważ macie szybką przesyłkę, szybko do was trafia. Jest po prostu koks. Więc zapraszam. Pierwsza linia w opisie wojanshop.pl. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eluwa!